Się, proszę Państwa, wypowiedzi papieża. Które posiada szczególne znaczenie dla Polaków. Tak, dla Polaków, a dla Chińczyków nie. Każdy człowiek ma szansę. Chinka w więzieniach chińskich czytała Biblię, 20 lat miała tam przesiedzieć, nie wiem, czy tam przesiedziała do końca, ale cytowała z pamięci Biblii. I pozdrawiam z całego serca. Na tych samych błoniach, co 4 lata temu, w perspektywie Wawelu i Skałki, w perspektywie Kopca Kościuszki, skądinąd wież mariackich, ratusza i uniwersytetu, mój Kraków. Pozdrawiam mojego następcę, metropolitę krakowskiego, kardynała Franciszka i moich braci w biskupstwie, Juliana, Jana, Stanisława, Albina, z którymi związały mnie lata wspólnego posługiwania w archidiecezji krakowskiej. Witam i pozdrawiam szczególnie serdecznie biskupów metropolii krakowskiej, Częstochowy, Katowic, Kielc i Tarnowa. Witam kardynała prymasa Polski, kardynała Władysława Lubina, wszystkich obecnych tutaj przedstawicieli Episkopatu Polski. Witam także bardzo serdecznie naszych gości z zagranicy, kardynała Króla z Filadelfii. Kardynała Balestrero z Turynu. Kardynała Lichtiger z Paryża. Kardynała Meissnera z Berlina. Oraz towarzyszącego mi w tej podróży kardynała Casaroli, sekretarza stanu. Również wszystkich biskupów, gości spoza Polski. Pozdrawiam kapitułę metropolitalną krakowską oraz całe duchowieństwo archidiecezji, moich braci w kapłaństwie, do których przynależę święceniami i sercem. A więzy tej przynależności świadomie w sobie podtrzymuję i pogłębiam. Jestem związany z tym seminarium duchownym, którym się do kapłaństwa przygotowałem, jako też z wydziałem teologicznym, na którym studiowałem częściowo w okresie okupacyjnego podziemia. Dziś szczególnie serdecznie witam Papieską Akademię Teologii, która nosi w sobie dziedzictwo uczelni związanej z wielkim imieniem błogosławionej królowej Jadwigi. Wraz z duchowieństwem archidiecezji krakowskiej witam też i pozdrawiam wszystkich kapłanów, zarówno krakowskiej prowincji kościelnej, jak też całej Polski. Przedstawicielom rodzin zakonnych, męskich i żeńskich, w szczególny sposób gratuluję dzisiejszego dnia. Oto bowiem dane mi jest spełnić dzisiaj szczególną posługę papieską, wyniesienie na ołtarze sług Bożych poprzez beatyfikację. Posługa ta normalnie spełniana bywa w Rzymie, jednakże już w czasach dawniejszych spełniana była również poza Rzymem. Wiemy na przykład, że święty Stanisław był kanonizowany w Asyżu. Mnie samemu dane już było dokonywać beatyfikacji w Manili, w czasie odwiedzin pasterskich na Filipinach oraz w Hiszpanii, w Sewilli, w listopadzie ubiegłego roku. Bardzo pragnąłem, aby moja pielgrzymka do ojczyzny
związku z jubileuszem Jasnej Góry stała się również szczególną okazją do wyniesienia na ołtarze sług Bożych, których droga do świętości związana jest z tą ziemią i z tym narodem, w którym króluje Pani Jasnogórska. Ich beatyfikacja jest szczególnym świętem Kościoła w Polsce, całego ludu Bożego, który ten Kościół stanowi. Kościół bowiem, jak to przypomniał Sobór Watykański II, ma stale przypominać wszystkim powołanie do świętości i ma też do tej świętości prowadzić swoich synów i córki. Gdy świętość ta zostaje w sposób uroczysty stwierdzona na drodze beatyfikacji, a zwłaszcza kanonizacji, Kościół raduje się szczególną radością. Jest to poniekąd największa radość, jakiej Kościół może doznać w swej ziemskiej wędrówce. Dzisiaj więc Kościół na ziemi polskiej raduje się, czcząc wiecznego pasterza za dzieło świętości, którego przez Ducha Świętego dokonał w sługach Bożych ojcu Rafale Kalinowskim oraz bracie Albercie Adamie Chmielowskim. Radość dzisiejszej beatyfikacji jest udziałem całego Kościoła w Polsce. W szczególny sposób jest to radość rodziny karmelitańskiej, nie tylko w Polsce, rodziny, do której należał ojciec Rafał, oraz rodziny franciszkańskiej, a zwłaszcza albertyńskiej, której brat Albert był założycielem. Pragnę dodać, że jest to również szczególna moja radość, gdyż obie te wspaniale postacie zawsze były mi duchowo bardzo bliskie. Zawsze ukazywały drogę do tej świętości, która jest powołaniem każdego w Jezusie Chrystusie. Mówi Pan Jezus: jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej. Oto dwaj uczniowie boskiego mistrza, którzy w pełni odkryli na drogach swego ziemskiego pielgrzymowania miłość Chrystusa i którzy w tej miłości wytrwali. Świętość bowiem polega na miłości. Opiera się na przykazaniu miłości. Mówi Chrystus: to jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. I mówi jeszcze: jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. Świętość jest więc szczególnym podobieństwem do Chrystusa. Jest podobieństwem przez miłość. Poprzez miłość trwamy w Chrystusie, tak jak On sam poprzez miłość trwa w Ojcu. Świętość jest podobieństwem do Chrystusa, które sięga tajemnicy Jego jedności z Ojcem w Duchu Świętym. Jedności w zrozumieniu, w myślach. Mową, myślem i uczynkiem, ale co do natury, to proszę nie kręcić. Oj nie. Jezus powiedział do tych faryzeuszy: ale dlaczego chcecie mnie zabić? Czy tylko dlatego, że powiedziałem, że jestem Synem Bożym? No to już mówi wszystko.